Hej wszystkim, jest godzina 23:40, patrzę sobie na monitor komputera i wpadł mi do głowy taki pomysł, znaczy pomysł wpadł mi wcześniej, ale dopiero teraz postanowiłem, że zapytam was, co o tym myślicie, bo dostaję dużo wiadomości na YouTubie, których już kompletnie nie ogarniam. Na Facebooku już trochę bardziej, ale wiecie jak to jest, czasem mnie prosicie o jakieś różne rzeczy w tych wiadomościach i tak sobie pomyślałem, że może by zrobić coś takiego, że wynająłbym skrytkę pocztową. Albo można by było adresować zwykłe listy, nie na skrytkę, tylko na pocztę. Byłem dzisiaj na poczcie się dowiedzieć, jak to wygląda. Skrytki mają wszystkie wynajęte, bo są darmowe. Poczta Polska wymyśliła, że zrobi darmowe skrytki. No i oczywiście wiecie, jak to Polaczki wszystkie wzięli i sobie wynajęli. Pewnie i sam nie dostają, ale nie ma po prostu miejsca w skrytkach. Ale pani na poczcie powiedziała mi, że można zrobić tak, że listy będą przychodzić na adres poczty, ja je sobie po prostu będę tam odbierał w okienku. I myślę, że to nie jest też zły pomysł, praktycznie działa to tak samo jak skrzynka. I napiszcie mi, co o tym myślicie, w tych listach byście mogli po prostu... Chodzi o to, żeby osoby, które naprawdę chcą, mogły do mnie dotrzeć. Po prostu napisanie listu jest... Na pewno zajmuje więcej czasu, trzeba iść na pocztę, trzeba nadać list i tak dalej i w zamian za to, że wy poświęcicie swój czas i to ja potem taki list na przykład przeczytam, jeśli będą tam jakieś pytania, sugestie, może jakiś kawał, coś tam, nie wiem, możecie na przykład, może ktoś ma problem, mama go bije jak nagrywa let's play'e, bo ma piszczący głos i chcielibyście, żebym wam coś powiedział, no to wtedy taki list bym czytał. Myślę, że byłoby to fajne takie urozmaicenie na kanale. No i tak jak mówię, wy byście musieli trochę więcej pracy włożyć w taką wiadomość, bo trzeba ten list napisać, może być drukowany, to nie ma problemu, przecież ręcznie nie musicie pisać, ale musicie go wysłać, no i w zamian za to, że wy tą pracę wykonacie, to ja taki list bym czytał i od razu na niego odpowiadał tutaj w filmie. No i chyba tyle, no, bo jest późna godzina, idę spać zaraz, bo na 7 do roboty. Napiszcie mi, co o tym myślicie. Trzymajcie się, hej.